Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce i wykorzystaj jego wiodące w klasie możliwości transportowe. Ducato oferuje Ci nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Nie czekaj. Sprawdź samochody dostępne od ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na granicy z Białorusią z każdym dniem jest coraz trudniejsza, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz. Niewybuch z I wojny światowej znaleziony wczoraj w jeziorze Niegocin usunęli saperzy. Starsze nastolatki nie zawsze chcą iść do lekarza z rodzicem. Fundacja Growspace chce zmiany prawa. Stan żołnierza rannego na granicy z Białorusią jest stabilny, zapewniają opiekujący się nim lekarze ze szpitala w Hajnówce. Dziś rano migranci próbujący nielegalnie przekroczyć granicę zranili żołnierza oraz dwóch strażników granicznych. Sytuacja na granicy, gdzie dochodzi ataków na polskich funkcjonariuszy, jest coraz trudniejsza, mówi jej wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest sytuacja, która z każdym dniem staje się coraz trudniejsza. Dochodzi do bandyckich ataków na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To jest zorganizowana akcja prowadzona przez służby białoruskie z wykorzystaniem właśnie osób, które w ten bandycki sposób atakują naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy. Wojsko wzmocni zabezpieczenia żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Tomasz Kwiatkowski, wskazał, że długoterminowym rozwiązaniem będzie zapowiedziana przez resort obrony budowa Tarczy Wschód. Teraz najważniejsze będzie to, co jest w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli tak zwany projekt Tarcza, który niedługo zostanie wdrożony. Natomiast docelowo, już bezpośrednio po tym zdarzeniu, no to nastąpi wzmocnienie i zidentyfikowanie działań sił zbrojnych w granicy. Zostaną tam wydzielone pododdziały bojowe, które realizowały zadania w ramach polskich kontyngentów wojskowych, a także zostanie tam wydzielony sprzęt, m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak. Od końca lutego Straż Graniczna obserwuje nasilenie agresywnych ataków na funkcjonariuszy strzegących granicy. Migranci rzucają w polskie patrole kamieniami, konarami drzew, podpalonymi gałęziami czy różnego rodzaju niebezpiecznymi narzędziami. Prezydent Ukrainy zaapelował w Brukseli do europejskich sojuszników o zwiększenie dostaw broni. Wezwał do tego także premier Belgii. Dziś Wołodymyr Zełenski i Aleksander De Croo podpisali dwustronną umowę dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa. Przewiduje ona m.in. dostawy 30 myśliwców F-16 do 2028 roku.
Prezydent Ukrainy mówił o nasilających się atakach Rosji i dziękował za decyzję o dostawach myśliwców. W tym roku będziemy mogli użyć pierwszych F-16, co wzmocni naszą obronę. Belgia przekaże też m.in. pojazdy opancerzone czy wyposażenie systemów obrony powietrznej. Ukraina może odeprzeć ataki agresora tylko wtedy, gdy zapewnimy lepszą broń i zrobimy to szybciej. Premier Belgii Alexander De Croo zaznaczył jednak, sprzęt wojskowy jest do wykorzystania tylko na terytorium Ukrainy. Z kolei prezydent Zełenski uważa, że broń z Zachodu powinna też być wykorzystywana do ataków na terenie Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Saperzy usunęli z jeziora Niegocin niewybuch z I wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko ujawniono wczoraj po południu przy tzw. dzikiej plaży w Giżycku. Iwona Chruścińska z giżyckiej policji poinformowała, że pocisk leżał około 150 metrów od brzegu na głębokości 1 metra. Teren zabezpieczono na kilkanaście godzin, a dziś niewybuch został wydobyty. Jest to pocisk artyleryjski 155 mm produkcji rosyjskiej z okresu I wojny światowej. Akcja wydobycia niewybuchu trwała ponad 3 godziny. Pocisk był głównie pod piaskiem, co utrudniało jego wydobycie. Niewybuch przewieziono na poligon, gdzie zostanie zdetonowany. Fundacja Growspace przygotowała pakiet młodego pacjenta. Chodzi m.in. o to, by młodzi w wieku 15-18 lat mogli korzystać z pomocy lekarzy specjalistów bez obecności dorosłych, jeśli mają taką potrzebę. Jak mówi członek zarządu fundacji Dominik Kuc, chodzi o 3 grupy specjalistów. To zdrowie psychiczne, specjaliści i specjalistki z tego zakresu, prawa reprodukcyjne, czyli na przykład opieka ginekologiczna oraz trzeci punkt, opieka pediatryczna, która dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej czy chociażby właśnie zdrowia młodych mężczyzn. Szef zespołu prawnego Fundacji Growspace Robert Lisiewicz zwraca uwagę na niekonsekwencje w polskim prawie. Osoba małoletnia, która skończyła 15 lat, może zdecydować samodzielnie całkowicie o tym, że będzie współżyła seksualnie, natomiast później, jeżeli chce robić to na przykład odpowiedzialnie, czyli uzyskać receptę na środki antykoncepcyjne, zaszczepić się na przykład na HPV, czy też leczyć choroby weneryczne, ustawodawca mówi już nie, tutaj absolutnie nie możesz zdecydować sama. Teraz fundacja będzie konsultować projekt m.in. z Ministerstwem Zdrowia i Rzecznikiem Praw Pacjenta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na zachodzie także burze z gradem. W czasie burz i wysoko w górach porywisty wiatr. Sponsorem audycji jest XBlitz. Producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm.
panią Wiestosłam, nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki.